Witam Państwa serdecznie. Wczoraj odpaliłem filmik. Oj, przepraszam, przedwczoraj to ja. Przecież ten filmik będzie wstawiony w niedzielę, więc ja odpaliłem filmik w piątek. Tak troszeczkę zarysowałem taki wstęp trochę do religijności polskiego romantyzmu. A dlaczego akurat mówię o religijności polskiego romantyzmu? Dlatego, że romantyzm jest tą epoką, do której ja w ogóle odnoszę bardzo wiele spraw, ponieważ tam po prostu przemyślano wiele kwestii, które później zostały zarzucone, a gdyby zostały rozwinięte, to Polska byłaby dzisiaj potęgą. Dlaczego zostały zarzucone? A no dlatego, że następna taka fala, która nadeszła z Zachodu, bo to wszystko z Zachodu nadchodzi, to był tak zwany pozytywizm, filozofia pozytywna Augusta Comte'a, z czego rozwinęło się coś, co potem zwano scjentyzmem, już taka pseudonauka, zastosowanie metody z nauk przyrodniczych do humanistyki, to jest katastrofa. To jest, proszę Państwa, katastrofa. Mamy potem takie zjawiska, jak powszechnie potępiany darwinizm społeczny, prawda, na tej zasadzie, a nie idzie mu, to niech zdycha, prawda, to będzie jednego mniej. No. Więc to jest tak zwany darwinizm społeczny, czyli survival of the fittest, czyli przetrwanie najlepiej przystosowanych. Proszę Państwa, nieszczęściem właśnie było to, że po szczytach, absolutnych szczytach myśli nastąpiła epoka ciasnego właśnie scjentyzmu, tylko szkiełko i oko, tylko to, co opatrzone nagłówkiem naukowe. No dzisiaj mamy masa ludzi za pieniądze gotowa jest przylepić etykietkę naukową na każdą bzdurę. Te globalne ociepienia i tak dalej. Proszę Państwa, lat temu 28 napisałem rozprawę doktorską dotyczącą religijności polskiego romantyzmu. No dzisiaj patrzę gdzieś tam pod filmem, człowiek mi tam wypisuje, że on propaguje polską religię w oparciu o Otowiańskiego, a ja bardzo szybko udowodniłem, że on o Otowiańskim to zielonego pojęcia nie ma, więc po prostu nie kontynuował tematu, tylko przerzucił się na Rozalię Celakównę i Faustynę Kowalską. Więc proszę Państwa, od sasa do lasa, święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, w 7 wersecie, młodego Tymoteusza ostrzegał, żeby pospolitych babskich baśni unikać, a zamiast tego ćwiczyć się w pobożności. Ja to Państwu też polecam. Nie obchodzi mnie, kto popiera te czy inne objawienia prywatne i tak. Nie obchodzi mnie to. Tam są rzeczy sprzeczne wręcz z Ewangelią, z nauczeniem Nowego Testamentu, więc nie będziemy o tym w ogóle mówić. Proszę Państwa, jeśli chodzi o polski romantyzm, mało kto, naprawdę mało kto sięgnął do pism Andrzeja Towiańskiego, mało kto sięgnął do innych rzeczy, a potem co można głupoty gadać. Zaraz sobie to nieco powiemy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o podstawy tego wszystkiego, o czym my tutaj mówimy, proszę Państwa, no ja już mówiłem, że mesjanizm to jest coś, co wymyślił niejaki Józef Maria Wroński i on był strasznie oburzony właśnie był tym, że Mickiewicz ukradł mu to określenie mesjanizm, to pojęcie mesjanizm i zaczął używać go w zupełnie innych kontekstach. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Wrońskiego, no ja tutaj mam oryginały polskich wydań Wrońskiego, Metapolityka. Proszę Państwa, był instytut mesjaniczny, powstał w Warszawie w okresie międzywojennym, gdzie właśnie wydawano pisma Wrońskiego tłumaczone na język polski, ponieważ on je pisał po francusku w oryginale. Powiem, prolegomena do mesjanizmu. Proszę Państwa, jeśli ktoś tych rzeczy nie czytał, nie zna, to niech po prostu nawet nie ośmiela się gadać o mesjanizmie, Szanowni Państwo, bo on o nim guzik wie. Tu mamy dalej, proszę Państwa, profesor Józef Ujejski, dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie w Lwowie, wydane w 1931 roku. Proszę Państwa, jeśli ktoś tych rzeczy nie zna, to niech w ogóle nie zabiera głosu na temat mesjanizmu, bo mówię, tyle o nim wie, co ja o fizyce kwantowej. Dalszy ciąg, proszę Państwa, to są oryginalne skrypty akademickie na bardzo kiepskim papierze, Państwo widzicie.
i tak dalej, ja to mam. To jest w PDF-ie, na szczęście jest w internecie w PDF-ie całość. Przepraszam, ja mam profesora Ujejskiego wykłady, to są skrypty akademickie z Uniwersytetu Warszawskiego z 1922 roku. Literatura polska na emigracji, semestr letni roku akademickiego 1921-1922. To są oryginały. Ja mam oryginały. One nie są w najlepszym stanie, więc ja wolę korzystać z PDF-u komputerowego, więc, ale mówię, że kto tych rzeczy nie zna, to niech idzie mi rabelki zbierać. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Andrzeja Towiańskiego, proszę Państwa, no, takie wybory, no, profesor Pigoń, to człowiek, który wiedział, o czym pisze, wybór pism i nauk Andrzeja Towiańskiego, Szanowni Państwo, następnie mamy Andrzeja Towiańskiego, Kościół Chrystusowy, Izrael, sztuki piękne, listy, urywki i tak dalej. Tak, pisma, jeśli ktoś nie zna tych rzeczy wszystkich, w ogóle niech nie zabiera głosu na temat Towiańskiego, na temat jego nauk. Dalej mamy wydawnictwo Ossolineum właśnie. Tu już jest, proszę Państwa, to jest łatwiej dostępne. To jest najprawdopodobniej to samo, co przed chwilą pokazywałem, ten wybór profesora Pigonia. Tak, tak, to jest wybór profesora Pigonia, ale współcześnie łatwiej dostępne. To Państwu polecam. No i książka polemiczna, ksiądz Felix Różański, Andrzej Towiański, jego cele polityczne i socjalna religia w Poznaniu, wydane 1882. I tutaj już widzimy inny ton. Agresywny, szyderczy, prawda, tylko my, tylko u nas, bo tylko my, bo tamci to i w ogóle i tak dalej. Więc warto się z tymi rzeczami zapoznać, żeby w ogóle wiedzieć, o czym się mówi. Dalej mamy świadków epoki, którzy nam powiedzą, jak wyglądała religijność polska w XIX wieku. Zygmunt Szczęsny, Feliński, Pamiętnik. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, wielokrotnie tę książkę pokazywałem. To jest kopalnia wiadomości na temat polskiego romantyzmu i religijności polskiego romantyzmu, i czy religijności polskich wieszczów, bo Zygmunt Szczęsny, Feliński uwielbiał twórczość Zygmunta Krasińskiego, zauważał pewne rzeczy w niej niezgodne za bardzo z nauką Kościoła, więc tam je wypunktował, ale uważał, że to są bardzo cenne rzeczy. Tutaj konferencje o powołaniu świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Takie rzeczy radzę czytać, a nie jakieś bałamutne dzienniczki, proszę Państwa. Gdzie no naprawdę są rzeczy niezgodne z Ewangelią. Warto przeczytać sobie dzienniczek i warto sobie przeczytać cztery Ewangelie od dechy do dechy, a potem listy apostolskie i sobie powiedzieć, czy to, co ten dzienniczek głosi, czy to może być prawda. Religijność polskiego romantyzmu, ja już mówiłem, jest bardzo, bardzo subiektywistyczna. Tak jest. Romantycy w ogóle podkreślali ten element subiektywny. To nie ma tak, że jest jakiś napisany przez kogoś podręcznik do poetyki, podręcznik jakiś do literatury takiej, no jak tworzyć, do tej strony technicznej, jak tworzyć wiersze, powieści itd., itd. Proszę Państwa, romantycy mówili tak, to było. To były pewne kanony ustalane itd., itd., ale one były niczym taki ciasny gorset, w który szczelnie zapinano i sznurowano kobietę, że ona nieraz mydlała na jakichś tam uroczystościach, balach, bo miała tak ściśnięte płuca, że nie mogła oddychać prawie. I tak romantycy, młodzi romantycy postrzegali właśnie te wszystkie sztywne kanony. Tymczasem podejście romantyków, tych młodych twórców do literatury i w ogóle do życia było zupełnie inne. Proszę Państwa, jest znakomita książka Wiktora Weintrauba, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Proszę Państwa, koniecznie to trzeba sobie poznać, jeżeli się człowiek interesuje polskim romantyzmem i religijnością polskiego romantyzmu. Proszę Państwa, kim jest poeta według romantyków? Jest prorokiem.
Poeta rymuje się z profeta, prawda? Profetes po grecku prorok. Poeta jest prorokiem, bo poeta według romantyków on ma wgląd w inne światy, w inne rzeczywistości, których my, zwykli zjadacze chleba, nie dostrzegamy. Nie mamy tej wrażliwości, nie jesteśmy obdarzeni tym specjalnym zmysłem. Poeta jest obdarzony jakąś taką tą iskrą Bożą i on ma wgląd w światy niewidoczne i niewidzialne dla nas i może nawet niewyczuwalne. I on stamtąd bierze i później nam to udostępnia. Ale ponieważ my byśmy tego anielskiego języka nie zrozumieli, poeta to, co mu zostało przekazane w jakiejś wizji, w jakimś objawieniu, poeta to przekuwa na ludzkie słowa. Niektóre słowa są lekkie, niektóre są ciężkie. U Zygmunta Krasińskiego są fragmenty, które się nie da czytać, a są fragmenty, które wręcz człowieka unoszą do góry. Słowacki miał nieprawdopodobny talent, jeśli chodzi o lekkość pióra. No, u niego to się leje, ta poezja spod tego pióra wręcz. I uwaga, jako pierwszy zauważył to właśnie Zygmunt Krasiński. To Zygmunt Krasiński odkrył geniusza w Słowackim. Otóż w 1916 roku w księgarni Mordkowicza, proszę Państwa, w Krakowie, w 1916 roku wyszedł taki zbiorek Juliusza Słowackiego, Pisma mistyczne. Mało kto to zna. Jeśli ktoś tego nie zna, to niech mi nie gada nic na temat polskiego romantyzmu, polskiego mesjanizmu. Jeśli ktoś tego nie zna. Proszę Państwa, otóż nasz Słowacki o 100 lat wcześniej pisał o tym samym, o czym potem pisał niejaki Pierre Teilhard de Chardin. Słowacki 100 lat wcześniej o tym wszystkim pisał. Dla Słowackiego istniała tak naprawdę rzeczywistość ducha. A wszystko to, co materialne, jest jakąś postacią ducha upadłego. Duchy za karę, według Słowackiego, zostały strącone w materię. Wszystko przez ducha i dla ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje. To są słowa Słowackiego. I Słowacki, on naprawdę mu odbijało. On uważał, że on był przy stworzeniu świata. A na początku był Pan, a my w Panu, miłością wielką i wodą wzruszeni, objawiliśmy się w kształtach z promieni, duchowie, każdy według swego stanu, liczni jako piaski oceanu, i tak dalej, i tak dalej. Bo na początku był duch, a my w duchu, i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, i co? I się okazuje, że Słowacki przy tym wszystkim był. Co pisze we wstępie do Genezis Ducha? Dzieło to jest owocem dwuletniego stanu nadzwyczajnej egzaltacji i myśli. Ciągle przez ów czas zwróconej ku Bogu i ku źródłom wiedzy. Napisane jednym ciągiem pióra, jednym tchnieniem modlącego się ducha, ale rozważone głęboko, a często dyktowane wyraźnie przez samą świata i form widzialność, i tak dalej, i tak dalej. I co ten Słowacki pisze? Albowiem duch mój przed początkiem stworzenia był w Słowie, a Słowo było w Tobie, a jam był w Słowie. No to jest to. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Prolog Ewangelii świętego Jana. Więc Słowacki, on jest od Słowa, on był w Słowie i on był przy stworzeniu świata. No to są szczyty herezji akurat, proszę Państwa. Dlatego, jeżeli ktoś zajmuje się polskim mesjanizmem, myślą religijną polskiego romantyzmu, musi znać dobrze naukę chrześcijańską. Musi znać dobrze teologię, żeby się w tym wszystkim połapać. Słowacki to miał w małym palcu. Wystarczy sobie poczytać pracę Jana Tomkowskiego.
słowacki, tradycje mistycyzmu i tak dalej, i tak dalej. Kto tych rzeczy nie zna, niech w ogóle się na ten temat nie wypowiada. Bo bzdury mu wyjdą i będzie ludzi wprowadzał w błąd, będzie ludzi bałamucił. Polska, słyszałem, narodem jest wybranym. Guzik, prawda, proszę Państwa. Ten człowiek, który to powiedział, pokazał przez to, że w ogóle nie ma pojęcia o polskim mesjanizmie. Bo zarówno Towiański, jak i August Cieszkowski stanowczo sprzeciwiali się idei Polski jako narodu wybranego. Stanowczo. A niech sobie ktoś nie myśli, pisze Cieszkowski. Niech sobie ktoś nie wyobraża, że jest narodem wybranym. To jest tak, jak święty Jan Chrzciciel mówił Żydom, którzy przychodzili do niego do chrztu. A nie mówcie, że jesteście dziećmi Abrahama. Tak, że jesteście pokoleniem potomstwa Abrahamowym. Bo Bóg z tych kamieni może uczynić potomstwo Abrahamowi. Tak, prorok Jeremiasz. A nie powtarzajcie w kółko, świątynia pańska, świątynia pańska. Jezus powiedział, że zbudźcie tę świątynię, a w 3 dni ją odbuduje, prawda? Żydzi twierdzą po dziś dzień, że są narodem wybranym. A proszę sobie przeczytać księgi Samuelowe, proszę sobie przeczytać historię, jak Izrael zażądał od proroka Samuela króla. Samuel był przerażony, mówi, no przecież sam Bóg jest waszym królem, ja tu w jego imieniu jestem tylko sędzią, sam Bóg jest waszym królem, wy jesteście narodem innym niż wszystkie inne narody, bo waszym królem jest sam Bóg. A co Żydzi na to powiedzieli? Nie! My chcemy być jak inne narody, czyli co? Wyrzekli się w tym momencie swojego wybraństwa. I niech nie chrzanią, że są narodem wybranym, bo się sami tego wybraństwa wyrzekli. Chcemy być jak inne narody, chcemy, żeby król nad nami przewodził i żeby, uwaga, on prowadził nasze wojny. Tak, my wywołamy wojnę, my będziemy mordować, my będziemy kraść, palić, a potem powiemy, że Bóg nam kazał. Tak. To jest dzieło życia hrabiego Augusta Cieszkowskiego, ojcze nasz. To inteligencja polska znała prawie na pamięć przed wojną. Dzisiaj mało kto o tym słyszał. I on tu wyraźnie pisze. Nie wmawiajcie w siebie, niech nikt w siebie nie wmawia, że jesteśmy narodem wybranym. Nikt. Ani Polak, ani Niemiec, ani Francuz. Bo byli Francuzi, którzy twierdzili, że Francja. Tak, jak Saint-Martin i inni twierdzili, że Francja jest Chrystusem narodów, bo tu przelała krew, prawda, w czasie rewolucji, to tamto dorabiano różne ideologie. Tak. Ileż to napisano książek. Francja przelała krew na odkupienie ludzkości. Stare winy starego świata zostały zmyte krwią przelaną w czasie rewolucji i tak dalej. Tak. Pisma Józefa de Maistre, prawda, i innych i tak dalej. Mickiewicz to podchwycił, te wątki. Polska Chrystusem narodów, Polska, no u Zygmunta Krasińskiego też znajdujemy, prawda, ta Polska przybita do krzyża, prawda, 3 gwoździami. Symbol zaborców. Zygmunt Krasiński pisał, szata Polski nieskalana, przenajświętsza i świetlana, dotąd w polskim grobie leży. No i pewni ludzie w ogóle nie zrozumieli tego fragmentu. No, widzicie sam tu Krasiński, że Polska jest niewinną ofiarą, prawda, i tak dalej. Proszę Państwa, nikt bardziej nie sprzeciwiał się tego typu myśleniu niż Andrzej Towiański właśnie. Więc niech mi ktoś nie chrzani z jednej strony, że Polska jest narodem wybranym, a z drugiej, że powołuje się na Towiańskiego, bo po prostu nie ma pojęcia o Towiańskim. Towiański pisze, Polska to samo, proszę Państwa, ależ dokładnie to samo mówi Zygmunt Szczęsny Feliński. Też odrzucający stanowczo ideę Polski jako narodu wybranego, Polski jako Chrystusa narodów. Polska bardziej przypomina pokutującą jawnogrzesznicę, pisze Feliński. Tak, jest bardziej Marią Magdaleną niż Chrystusem narodów. Nie zrozumieli tego. Dlaczego szata
Polski leży w grobie, dlatego że Polska nie zmartwychwstała jeszcze. A kiedy zmartwychwstanie? A kiedy przyjdzie czas? A kiedy przyjdzie czas? A kiedy Polska spełni określone warunki konieczne do tego, by zmartwychwstać? Proszę Państwa, obietnice Boże, wszystkie w Starym Testamencie obietnice Boże są czymś uwarunkowane. Jeżeli to, to to. Jeżeli to, to to. Nie ma obietnic bezwarunkowych, proszę Państwa. Jeżeli będziecie wierni, to ja wam będę błogosławił, a jeżeli nie będziecie, to ja wam to spuszczę na was, to takie i owakie nieszczęścia. Wszystko jest uwarunkowane. I to samo mówił Andrzej Towiański, z czym się absolutnie zgadza Zygmunt Szczęsny Feliński. Poczytajmy pamiętniki Felińskiego, co on mówi o Towiańskim. W przeciwieństwie do całej masy innych księżulków, którzy brednie wygadywali i wypisywali, i wypisują i wygadują po dziś dzień. Proszę Państwa, dopóki Polska nie rozliczy się ze swoich grzechów, dopóty nie zmartwychwstanie. To mówili dokładnie to samo Towiański i Zygmunt Szczęsny Feliński, święty Zygmunt Szczęsny Feliński. Polska najpierw musi się rozliczyć ze swoich dawnych grzechów. Nie rozliczyła się z nich po dziś dzień. Jeśli ktoś dobrze zna historię, to wie, że się nie rozliczyło. Żeby nie wiem co kto wygadywał, jakie uobjawienia prywatne miał. Proszę Państwa, poczytajmy Ewangelię. Wyraźnie Pan Jezus mówi, jeżeli się gdzieś tam powiedzą, że się tu pokazuje, tam pokazuje, nie chodźcie, nie wierzcie i tak dalej. A wszystkie uobjawienia prywatne to, jak nie Matka Boska przychodzi, to Pan Jezus przychodzi. I gada najczęściej do kobiet. Najczęściej do kobiet. Proszę Państwa, Zygmunt Krasiński dużo pisał wspaniałych rzeczy. Większość tych rzeczy jest niezgodna z oficjalnym nauczaniem kościelnym. Ja o tym wielokrotnie mówiłem. Są wykłady na stronie na argumenty. Czy Polska jest Chrystusem narodów chociażby? Jest o Zygmuncie Krasińskim, są moje wystąpienia. Nie będę się powtarzał. Proszę Państwa, Polska nie jest żadnym Chrystusem narodów i dopóki nie zmartwychwstanie z tego grobu, to ta biała szata będzie w tym grobie leżeć. Dlaczego? W białej szacie ukazał się Chrystus zmartwychwstały, w lśniącej białej szacie. Całun, w którym był zawinięty po zdjęciu z krzyża, leżał zwinięty na tej kamiennej półce, na której położono jego ciało w grobie. A ukazał się w lśniącej białej szacie. I tak samo Polska otrzyma białą szatę, tak jak białą szatę otrzymywali kiedyś ludzie, którzy byli ochrzczeni, wychodzili z wody, jako dorośli byli chrzczeni, wychodzili z wody i nakładano na nich białą szatę. Tak podobno Jagiełło chrzcił Litwę. Że każdy, kto przystępował do chrztu, dostawał od króla białą szatę. Później to już tylko tam jakieś tam sukieneczkę jakąś białą, tylko na niemowlaka tam nakładano symbolicznie. Ale kiedy chrzczono jeszcze dorosłych ludzi, to on się, tak, chrzczono osobno kobiety, osobno mężczyzn, dlatego że on wstępował do wody nago. On wstępował do wody nago, do tej wody, w której go chrzczono. W jeziorze, w stawie, w rzece. On wstępował nago. I kiedy wychodził z tej wody, nakładano na niego białą szatę na znak, że już jest kimś nowym, że jest nowym stworzeniem. Nie jest simul justus et peccator, jak chciał Luther. Proszę Państwa, mało ludzie w Polsce wiedzą w ogóle na temat religii, a na temat religijności romantycznej prawie wcale. I dlatego bardzo uważajmy, żeby nas nikt nie zwiódł jakimiś banialukami, bo tych banialuk było wiele. Jak się czyta właśnie chociażby pisma mistyczne Słowackiego, to proszę Państwa, tam jest taka masa banialuk, naprawdę, poetyckich banialuk, niezgodnych absolutnie z nauką Jezusa, z chrześcijaństwem i tak dalej, i tak dalej. Są tam też przebłyski genialnej myśli, ale jest dużo też właśnie banialuk. I tych banialuk znajdziemy dużo. I u Mickiewicza, i u Krasińskiego właśnie też. U Towiańskiego, o Jezu, ile tam jest banialuk.
Ale Zygmunt Szczęsny Feliński jakoś potrafił te banialuki odcedzać i znajdować wśród tych banialuk perełki. I tych perełek jest mnóstwo. W religijności polskiego romantyzmu jest mnóstwo. Tylko trzeba być konsekwentny i trzeba bardzo uważać na konsekwencje. Proszę Państwa, za moimi plecami tam z tyłu książka Bogdana Urbankowskiego o Adamie Mickiewiczu. Proszę Państwa, Adam Mickiewicz, bardzo zagadkowa postać. Z jednej strony tutaj jako członek tego to Braci Zjednoczonych chodził codziennie do kościoła, do spowiedzi, do komunii i tak dalej, a z drugiej strony, proszę Państwa, wiemy, że obracał, że tak się wyrażę, jaką Ksawerę Deibel, z którą miał przynajmniej jedno dziecko nieślubne. Może ona fiksowała od czasu do czasu, prawda, i ją do czubków zabierano, a on wtedy się zajmował czym innym. Jako 19-latek pisał do jakiego Maleckiego napisał list, że najwyższy czas stworzyć jakąś taką sektę moralną, tak to nazwał, sektę moralną. Malecki ten list spalił, ale znamy odpowiedź, to jest Beszta Mickiewicza i bardzo charakterystyczną rzecz nam ujawnił, że w towarzystwie filomatów, podobnie jak w regularnej masonerii, w ogóle nie wolno było poruszać kwestii religijnych. W ogóle. On tam napisał, tak jak dla starożytnych żeglarzy, tym końcem świata były słupy Herkulesa, czyli Gibraltar, tu się zatrzymaj, koniec, tam dalej się świat kończy, tam mogą być takie istoty, że mają oko na brzuchu i tak dalej. To tak dla nas religia, pisał Malewski. Tak. I tenże Mickiewicz, 19-latek, który, proszę Państwa, chciał zakładać sektę moralną dla naprawy moralnej narodu polskiego, sam chodził obracać mężatkę. Tak, proszę Państwa. Zygmunt Krasiński, który też dużo umoralniał i tak dalej, najpierw mężatka, akurat 5 lat starsza od niego, to ciekawe, mężatka Joanna Bobrowa jedna, a Delfina Potocka druga, prawda? Ale umoralniać to chcieli wszystkich. Proszę Państwa, dlatego ktoś powie, a to nieważne, co, kto, tamtego, jego osobiste życie, ważne to, co mówił, to, co pisał. Proszę Państwa, to jest nieprawda. To jest nieprawda, to w starożytności kościelnej niestety się pojawiło i położyło się strasznym cieniem na kościele. Strasznym cieniem. Kiedy oddzielono działanie kapłana, wykonywane przez niego czynności, od jego osobistej świętości, od jego moralności. Kiedy powiedziano, że coś się dzieje ex opere operato, czyli co, mamy czystą magię. Ważne, żeby był oficjalnie ważnie, prawda, wyświęcony i żeby poprawnie formułki wygłaszał. Czyli pierwsze święcenia, czyli wtajemniczenie, upoważnienie do czegoś, a drugie, żeby poprawnie odmawiał formułki. No i mamy czystą magię, proszę Państwa. A on potem może robić różne rzeczy, bardzo nieciekawe. I to ksiądz Duński potem powiedział, wstąpił do sekty Towiańczyków. Gdyby ludzie wiedzieli, jakimi my, księża, jesteśmy, to by nas pozabijali. I tak w starożytności, proszę Państwa, było, że ludzie byli oburzeni, bo wiedzieli, że ten człowiek jest łajdakiem, że jest pijakiem, że jest złodziejem, a on potem innych będzie chciał spowiadać i im komunię udzielać. I się ludzie buntowali. I co? I sami wtajemniczeni, bo to przecież nikt z zewnątrz. Sami wtajemniczeni, sami swoi orzekli, że to jest herezja, tak nie wolno. Bo nieważne jest osobista kondycja szafarza, ważne jest sakrament. A co to jest sakrament? Co to jest sakrament? To nie jest magiczny środek, to nie jest magiczna mikstura, to nie jest magiczny amulet żaden. To jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Widzialny znak niewidzialnej łaski. Później ludzie zaczęli dorabiać do tego różne ideologie i tak dalej. Ale w tym, co Pan Jezus ustanowił, jest coś. Co? No i oczywiście tu wkracza cała masa prywatnych uobjawień, które będą w szczegółach wyjaśniać, co tam jest, co się dzieje i tak dalej. Ja powiem tyle. Nie wiem. Pan Jezus mi powiedział, bierzcie
jedzcie, bierzcie i pijcie. Ja to robię. Nie powiedział, bierzcie i dyskutujcie, bierzcie i ostrząsajcie. Ja to robię i czuję moc tego, co Pan Jezus nam obiecał. Bo On nam powiedział, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i pić krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto chce mieć życie w sobie, niech robi to, co mu Pan Jezus nakazuje. Tak jak ja muszę zjeść chleba, mięsa, czegokolwiek. No teraz jest Wielki Post, mój prawosławny, więc mięsa nie jem. Proszę Państwa, jeżeli chcę żyć, chcę mieć siły, muszę jeść, muszę pić. Muszę jeść fizyczny pokarm, muszę pić napoje fizyczne. Jeżeli chcę żyć duchowo, a nie żyję chlebem i winem, ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, nie mam życia w sobie i to życie się długo nie utrzyma, będzie kulało. Są ludzie, którzy co tydzień biegają do spowiedzi z tym samym grzechem przez 30 lat. To ksiądz powinien go takiego kopnąć tyłek po prostu. I mądrzy księża tak robili. Ojciec Pio tak robił. Przeganiał takich ludzi, którzy z tym samym grzechem mu się naprzykrzali tygodniami czy miesiącami. Przeganiał ich po prostu. Coś jest nie tak, jeżeli ktoś z tym samym w kółko zawraca księdzu głowę, prawda, w konfesjonale czy przy spowiedzi. Proszę Państwa, tak być nie może. Ludzie sobie kpinę robią z religii. Robią z tego mieszaninę magii, guseł, zabobonu, Bóg wie czego jeszcze, kpinę sobie z tego robią, a nie żyją tym na co dzień. I Zygmunt Szczęsny Feliński właśnie o tym pisał. Proszę Państwa, koniecznie, jak przeczytacie tę książkę świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, pamiętnik, jak to przeczytacie, to Wam się otworzą oczy. I zobaczycie, w czym my Polacy żyjemy i dlaczego w dupę dostaniemy. Przepraszam za to słowo. Dlaczego dostajemy? Dlaczego? Bo nam się wydaje, że jesteśmy tacy pobożni, bo nam się wydaje, że jesteśmy tacy religijni, a w co my wierzymy, jak my wierzymy, to już jest zupełnie inna sprawa. Mało kto zna Ewangelię, mało kto zna list. No listów apostolskich to prawie nikt nie zna. Tak. Apokalipsą się interesują, bo tam coś tam przepowiadają, że tamto i tak dalej. Proszę Państwa, na podstawie Apokalipsy świętego Jana i księgi Daniela i Ezechiela powstało najwięcej herezji i głupot w dziejach ludzkości. Tak. Bo ludzie apokaliptyka, przepowiednie, to będzie, tamto będzie, wymyślają, przeliczają ile dni, ile lat i głupoty wygadują, głupoty wypisują po dziś dzień. Proszę Państwa, Polska zmartwychwstanie. Ja w to głęboko wierzę. Ale tylko wtedy, kiedy zmartwychwstaną Polacy. Czy ma być ich dużo? Nie wiem. Nie wiem. Jeżeli byśmy się chcieli tutaj kierować tą typologią biblijną taką, no to 10 sprawiedliwych było potrzebnych, żeby ocalić Sodomę i Gomorę. No niech nas będzie 10. Proszę Państwa. A na pewno jest. Proszę Państwa, jeżeli byśmy my Polacy przejęli się tym wszystkim, a o tym wszystkim, proszę Państwa, Hönewroński mówił. Hönewroński o tym mówił, że my tutaj na wschodzie, my Słowianie, mamy jakąś misję od Boga daną. Myśmy tej misji nie poznali. I mówi Wroński, i mówi Cieszkowski, proszę Państwa, tu o, Cieszkowski, że zadaniem, podstawowym zadaniem człowieka jako osoby jest rozpoznać w sobie tą osobowość, ten dar Boży. Jestem osobą dlatego, że Bóg jest osobą, a ja jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Ja jako osoba mam zadanie do wykonania tutaj na ziemi. I Cieszkowski, Krasiński, Słowacki, Zygmunt Szczęsny Feliński, Hönewroński. Wszyscy oni uważali, że Słowianie mają tą rolę mesjaniczną do wykonania w końcu dziejów. W końcu dziejów. Kiedy inne narody odpadną od wiary, kiedy inne narody odpadną od Chrystusa, pojawią się Słowianie, w tym Polacy. Ale nie z automatu. Nie dlatego, że są narodem wybranym, czy nie. Dlatego, że najpierw dostąpią tego, co Słowacki nazywał przeanieleniem,
a Krasiński przechrystusowieniem. Najpierw nawrócenie, najpierw wyjście z Matrixa, a dopiero dalsza część. Ta iskra, która może podpalić Europę. Najpierw tamto. Najpierw trzeba wyjść z Matrixa. Najpierw trzeba przejść tą trudną drogę tego Neo. Trzeba się nauczyć różnych rzeczy. Dopiero potem będzie można iść dalej. Do innych. Bo nie może ślepego prowadzić, bo obydwaj w dół wpadną. Prawda? Ewangelii. Proszę Państwa, ile mądrości jest w Ewangeliach. Dlatego czytajmy Ewangelię. Kto nie czyta Ewangelii, kto nie zna Ewangelii, kto nie zna całego Nowego Testamentu, niech się w ogóle nie zabiera nawet gadać o rzeczach ducha, o rzeczach religii, albo o religijności romantycznej, o której ma tyle pojęcia, co ja o szewstwie. Proszę Państwa, jako przygotowanie. Jest taki film i taka zajawka chodzi na Przybył TV, Tajemnice polskiego romantyzmu i tam się pojawia część pierwsza. Proszę Państwa, tam było kilka tych części. To było robione ponad 2 lata temu. Proszę Państwa, polecam koniecznie obejrzeć ten pierwszy odcinek Tajemnice polskiego romantyzmu, a potem te dalsze odcinki 2 lata temu kręcone. A dopiero potem zabrać się za duchowość, za religijność polskiego romantyzmu, bo inaczej będziemy budowali na piasku, nie będziemy wiedzieli tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. Proszę Państwa, myśl polskiego romantyzmu przekracza wszelkie wyobrażenia. Ja mówię, ja ten doktorat swój pisałem 28 lat temu. Magisterkę robiłem, proszę Państwa, akurat Zygmunt Krasiński, a sprawa Boża Andrzeja Towiańskiego. Taki był tytuł. To chciano drukować, ja tam miałem dopisać rozdział. Oczywiście ja się całkowicie poświęciłem wówczas wychowywaniu studentów i nie miałem zamiaru marnować czasu na pisanie, bo to by wydali w 200-300 egzemplarzach, by poszło do szuflady. A teraz to pójdzie jako książka razem. Magisterka i doktora połączone. Magisterka jako jeden z rozdziałów pójdzie. Zygmunt Krasiński, a sprawa Boża Andrzeja Towiańskiego. Więc ja w Towiańskim siedzę, proszę Państwa, od lat 40. W romantyzmie siedzę od lat 45. Więc proszę Państwa, naprawdę ktoś się tym interesuje od 5-6 lat, proszę Państwa, on mi nie podskoczy. No krótko mówiąc, on nie zdążył z tym wszystkim materiałem się zapoznać nawet, a co dopiero przemyśleć i twórczo rozwinąć. Proszę Państwa, w polskiej myśli romantycznej, religijnej myśli polskiego romantyzmu jest nieprawdopodobna siła, nieprawdopodobny potencjał, ale proszę Państwa, to nie jest dla wszystkich. Ja od razu mówię, to nie jest dla wszystkich. Znakomitej większości ludzi by to tylko zamąciło w głowie. Tu trzeba najpierw dokładnego wyjaśnienia, co jest, co trzeba wyjaśnić konteksty i tak dalej, bo inaczej, proszę Państwa, na myśli polskiego romantyzmu można zbudować 20 herezji. Tak, jeżeli ktoś nie ma rozeznania. Krasiński i Słowacki i Cieszkowski, oni się bardzo interesowali teologią. Oni Pismo Święte znali prawie na pamięć. I z czym do gości? Ktoś, kto nie zna Pisma Świętego, nie ma pojęcia o teologii, chciałby przejmować się myślą religijną polskiego romantyzmu. To nie tędy droga. To jest tylko, proszę Państwa, dla wybranych. Niestety, proszę Państwa, pewne rzeczy są dla wybranych, pewne rzeczy są dla elit. Od razu oburzenie, bo tutaj ludzie przyzwyczajeni do demokracji, wszyscy równi. Nie, proszę Państwa, nie są wszyscy równi. Nie są wszyscy równi. Ja, żebym nie wiem, jak się wściekł, to nie dorównam chłopakowi, tam teraz w internecie o nim pisali, który ma tam lat 17 czy 18 i matematykę czy fizykę ma w małym palcu. Ja mu nie dorównam. A on mnie z kolei nie dorówna w znajomości teologii, prawda, czy myśli religijnej, romantyzmu i tak dalej. Nie ma, proszę Państwa, ludzi równych. Ludzie powinni być równi wobec prawa. I nawet przed Bogiem nie wszyscy są równi, jakby niektórym się wydawało. Bo przed Bogiem nie jest równy Judasz Iskariota i święty Piotr.
jest też pewna gradacja. Niech was nikt nie oszukuje. Nie ma żadnej równości, proszę państwa. Królestwo Boże to jest monarchia, a nie demokracja. Tam nie będzie głosowania demokratycznego. Bóg jest władcą absolutnym. Tam nie ma republiki, gdzie będzie jakaś narada i będą demokratycznie postanawiać, czy to, czy tamto, czy tego do nieba wpuścić, czy nie. Proszę państwa, musimy się z tym pogodzić. Bóg jest władcą absolutnym i jego decyzje są decyzjami arbitralnymi. Musimy zmienić tok myślenia, jeżeli chcemy wskoczyć na właściwe tory. To jest pierwsza część taka dotycząca myśli religijnej polskiego romantyzmu. To są cały czas tylko, widzicie państwo, elementy wprowadzenia. Ja tu nie mówię dokładnie, nie omawiam myśli religijnej Słowackiego, Krasińskiego i innych. Bo na to, na omawianie myśli religijnej Augusta Cieszkowskiego, to by było trzeba było ze 4-5 odcinków zrobić. A gdzie reszta? Z tym państwa zostawiam. Widzicie państwo, jaki to jest ogrom roboty. Może ja się to wszystko, przez to wszystko przedarłem i ja dzisiaj, mając lat 65, zastanawiam się, jak ja to zrobiłem i kiedy ja to zrobiłem. Bez Bożej pomocy to by nie przeszło. Dziękuję. Do usłyszenia.